Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj 18 dzień września, to jest środa. Międzynarodowy Dzień Geologa, Światowy Dzień Monitoringu Wody, Międzynarodowy Dzień Równej Płacy, Dzień Pierwszej Miłości. Może to jest dzisiaj dzień, kiedy się po raz pierwszy zakochacie. W sensie, jeżeli już dawno kogoś kochacie, to zapomnijcie o kolejnym zakochaniu, tym bardziej, że to już nie będzie pierwsza miłość. Co ja w ogóle gadam? Kani, jestem trochę niewyspalnie, ukrywam, bo jest bardzo wcześnie i w ogóle jest tak, że jest jak jest. Nawet nie wiem co mówię. Zróbmy czołówkę. Jedziemy. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam was bardzo serdecznie w odcinku środowym, jak to zawsze u nas w środę i w czwartki, Ciekawostki. Będzie dzisiaj ciekawostka taka zupełnie chyba absurdalna, ale w ogóle to, no... Znaczy, po pierwsze mnie zachwyciła, bo ja lubię te tematy, a po drugie myślę, że coś ciekawego z tego wyciągniemy. Kochani, yy, wiecie, że yy, są różnego rodzaju yy, seriale czy filmy, co do których ludzie doszukują się w nich różnych takich, nie wiem, zwyczajów, tradycji, traktują pewne rzeczy wręcz jako święte elementy kinematografii. Wiem, zadajecie sobie pytanie, o czym on w ogóle gada. Już mówię, o co chodzi. Kochani, jakiś czas temu sobie przeglądałem jakiś taki portal, gdzie były ciekawostki różne filmowe. I znalazłem ciekawostkę o filmie Pulp Fiction, o której możliwe, że część z was słyszała, a potem znalazłem jeszcze ciekawostkę o tej ciekawostce. A potem jeszcze o jednej, a to zaraz powiem. Kochani, jeżeli oglądaliście Pulp Fiction, ja nie jestem wielkim fanem Quentin. Na Tarantino, naprawdę, ale akurat uważam, że Pulp Fiction to rzeczywiście jest jeden z no, najlepszych filmów, przynajmniej tego reżysera, ale w ogóle też. To jest bardzo dobry film, to w sensie bardzo go lubię. Innych jakoś tak nie bardzo, ale akurat ten bardzo lubię. I kochani, jest tam taki motyw, na który zwraca uwagę bardzo wielu widzów, oczywiście, w związku z tym, że film jest kultowy, to też to się traktuje kultowo. W filmie się pojawia bardzo wiele zegarków, nie? I jak się okazuje, wszystkie te zegarki, kochani, są ustawione na godziną na godzinę 4.20. Jest tam zawsze 4.20. I bez względu na to, oczywiście, gdzie się dzieje akcja, w sensie o jakiej porze dnia się dzieje akcja, to zegarki i tak zawsze mają czwartą 4.20. No i to powstało jaka taka, wiecie, kultowa, yy, kultowy fakt z filmu Pulp Fiction, że to jest w ogóle takie dziwne. Ludzie zaczęli dochodzić w ogóle, dlaczego tak jest. Okazuje się, że to jest w ogóle jakiś taki manifest marihuanistyczny, jeżeli tak można go nazwać, bo 4.20. Znacie 4,20 dokładnie chodzi o 20 kwietnia, nawet, czyli o 4, wiecie, jako miesiąc i 20 jako dzień. To jest w ogóle święto marihuany. I to miał być taki manifest, oczywiście, wiecie, w tamtych czasach, no, legalizacji marihuany i tak dalej. Ale to w ogóle mniejsza o to. Ale jaka jest ciekawostka o tej ciekawostce? Otóż to, że wszystkie zegarki w tym filmie są ustawione na 4,20, jest nieprawdą. Że to jest taki mit, który powstał, bo rzeczywiście bardzo wiele zegarków w tym filmie jest ustawionych na tę godzinę, ale nie wszystkie. I jest taki artykuł cały, który pokazuje różne sekwencje z tego filmu, a nawet jedną z najważniejszych sekwencji, jak jeden z bohaterów daje swojemu synowi zegarek, yy, od czego się w ogóle zaczęła cała ta historia zegarkowa, i tam nie jest 4:20 na zegarku. Czyli w ogóle stworzono taki mit, no bo to tak dobrze brzmi, że wszystkie zegarki i tak dalej. Druga ciekawostka z tym związana, wiem, że to może dla was nie jest ciekawe, ale mnie to w ogóle bardzo fascynuje, ja lubię takie rzeczy. Ja strasznie lubię, kochani, serial Seinfeld. Nie wiem, czy oglądaliście jakiś taki serial Seinfeld. Seinfeld, przepraszam. To jest od takiego komika Jerego Se Seinfelda. Nie mogę się wygadać. Ja w ogóle koniec strasznie lubię stare seriale komediowe. Te nowe mnie zupełnie jakoś nie bawią, ale stare typu, właśnie wiecie, Przyjaciele, Seinfeld, Zdrówko i tak dalej. No ja po prostu uwielbiam. W ogóle Teraz chyba już po raz czwarty sobie znowu tam, że tak powiem, binguje, bo to ma chyba 9 sezonów Seinfelda. Ten humor z lat 80., -tych, 90. -tych mnie bardzo bawi. I znowu była podobna, kochani, ciekawostka, wiem, że dziś strasznie długo o tym gadam, a mam coś tu wyjaśnić, ale jeszcze tylko to. Była taka, że podobno w każdym odcinku Seinfelda jest jakieś nawiązanie do Supermana, bo rzeczywiście oni bardzo często rozmawiają o Supermanie i też na lodówce u bohatera jest, są naklejki z Supermanem i tak dalej. No i powstała znowu taka, wiecie, taki mit, w każdym odcinku Seinfelda jest Superman. To nieprawda. Jest w bardzo wielu, ale nie w każdym. I kochani, taki ciekawostek, jeszcze bo na tej stronie znalazłem, jest bardzo dużo, czyli, że w jakimś filmie coś jest i to jest tam zawsze, a okazuje się, że nie. Czemu to mówię? Kochani, bo to jest taka ważna rzecz życiowa, i wiem, że za długo mówiłem o ciekawostkach, a krótko teraz powiem o tej rzeczy życiowej ważnej. Kochani, zobaczcie, że często my, jak postrzegamy drugiego człowieka albo jakąś rzeczywistość, to używamy takich słów, nie? Zawsze nigdy. Zobaczcie, że to się bardzo często dzieje między nami, nie? Ty zawsze robisz to i to, ty nigdy nie robisz tak i tak, ty mi nigdy nie mówisz, że mnie kochasz, ty zawsze mi mówisz, ty zawsze się czepiasz i tak dalej. Pani wiecie, że to zawsze w naszym języku oznacza nie zawsze. To oczywiście oznacza, że to się powtarza tak jak Superman w Seinfeldzie, tak jak zegarki na czwartą i to rzeczywiście może być coś irytującego albo męczącego, uwaga, ale to zawsze jest zakłamywaniem rzeczywistości, kochani. My w ten sposób szufladkujemy, zamykamy rzeczywistość, jakby nie dajemy ludziom bardzo często prawa do, z... prawa do zmiany, bo mówimy, on tak zawsze robi, tak zawsze będzie. Słynne zdanie doktora Hausa, nie? Żeby było o serialach, ludzie zawsze kłamią, nie? Wszyscy kłamią. Kochani, no to jest nieprawda. No i nawet jeżeli ktoś rzeczywiście coś nagminnie robi, no to nie znaczy, że zawsze i że nigdy, oni bardzo warto się tego wystrzegać, bo to może też drugiego człowieka zamknąć, wiecie, na jakąkolwiek możliwość zmiany, bo będzie przez nas zaszufladkowany w tym zawsze albo nigdy. Nie, nie zawsze zegarki w Pulp Fiction są ustawione na czwartą 20. Nie, nie w każdym odcinku Seifelda jest Superman. I ten, kogo kochasz, nie zawsze to robi i nie nigdy robi tam nigdy nie robi czegoś tam innego. Proszę, pamiętajmy o tym. Moi drodzy, moi mili, no strasznie się dzisiaj zakapućkałem w tej ciekawostce, bo jakaś taka długa się okazała, ale jakoś mnie to bardzo zainteresowało. Nie wiem dlaczego, może was też takie rzeczy interesują. Znaczy, w sensie są takie, no, zabawne jakieś. Dobra, już się nie tłumaczę. Yy, przypominam, kartkownik jest dostępny ciągle, jeszcze jeżeli ktoś ma ochotę, proszę na langustę wbijać i na 2025 rok można się w kartkownik zaopatrzyć. Tyle na dzisiaj, przedłużam. Ściskam, Błogosławie, pięknego dnia życzę, z Bogiem, Pa.